Program, który znowu jest poświęcony edukacji w ramach parkiet czyli gry giełdowej. A jest ze mną pan Emil Łobociński, doradca inwestycyjny w domu PKBP, PKOBP. Dzień dobry. Dzień dobry. Ostatnio rozmawialiśmy o koniunkturze giełdowej, dzisiaj z kolei będziemy rozmawiać o spółkach dywidendowych. Mam wrażenie, że w ostatnim czasie spółki dywidendowe cieszą się bardzo dużą popularnością. Z czego to wynika? To zależy o jakim okresie czasu mówimy, bo jeżeli mówimy o ostatnich, powiedzmy, trzech, czterech miesiącach, to tak, zgodzę się, faktycznie znowu zyskały na popularności. Natomiast jak popatrzymy przez pryzmat ostatnich, no w zasadzie nawet lat, a przynajmniej ostatnich na przykład dwóch lat, no to zdecydowanie to nie był główny faworyt inwestorów. Jak popatrzymy na to, co się dzieje znowu na rynku amerykańskim, który jakby ciągnie cały świat tak naprawdę no to przede wszystkim widać, że cała hosta ostatnia jest robiona przede wszystkim na spółkach technologicznych i przede wszystkim na spółkach wzrostowych, czyli te, które przede wszystkim poprawiają wyniki, a niekoniecznie płacą dywidendy. Faktycznie końcówka zeszłego roku, kiedy te indeksy mocno spadły, no to jest moment, kiedy inwestorzy troszeczkę przypomnieli sobie o spółkach dywidendowych, że o, takie są i może jednak warto się nimi zainteresować. No i faktycznie od tego momentu trochę te spółki dywidendowe faktycznie zyskały na, 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 na popularności. No właśnie, czy spółki dy, dy, dywidendowe to są takie spółki, właśnie defensywne na takie gorsze czasy? E może tak być, ale nie musi, bo to znowu zależy, co, jak zdefiniujemy spółkę dywidendową. Bo jeżeli powiemy, że spółka dywidendowa to jest każda, która płaci jakąkolwiek mm -hmm. dywidendę, no to nie zgodzę się z takim stwierdzeniem, dlatego że mamy spółki, które na przykład płacą rok w rok 7% stopy dywidendy i to są powiedzmy ustabilizowane biznesy, gdzie ten wzrost no, nie jest jakiś duży, raczej to jest czerpanie zysków już z posiadanego rynku i zasobów, ale z drugiej strony możemy mieć spółki, które dynamicznie rosną. Poprawiają wyniki czy w postaci przychodów, czy zysków operacyjnych, czy zysków netto, i jednocześnie wypłacają, co prawda, niewielką, ale jednak dywidendę. Tak? No i to jest zupełnie różny kaliber tych dwóch spółek. Tak? Jedna i druga płaci dywidendę, tylko oczywiście w różnej wysokości. Więc tutaj też, no, w zależności o którym typie spółek mówimy. E, oczywiście, wariant idealny to pewnie byłby taki, że mamy spółkę dynamicznie wzrostową i jednocześnie płacącą duże dywidendy, ale to jest wariant teoretyczny, bo takich spółek raczej nie ma. tak? No jeżeli jest spółka, która jest bardzo wzrostowa, to zwykle nie ma sensu, żeby dzieliła się dywidendą, bo to nie jest jeszcze ten etap rozwoju spółki, lub po prostu nie ma nawet takich możliwości, bo na przykład potrzebuje na tyle dużych środków na inwestycje, że po prostu nie może tego wypłacić jako dywidendę. Natomiast jak mamy biznesy takie właśnie duże, ustabilizowane, defensywne często, no to tam jak najbardziej to dzielenie się dywidendą powinno w zasadzie mieć miejsce. To trochę wyprzedził Pan już moje kolejne pytanie, na co zwracać hmm. uwagę przy doborze spółek dywidendowych do portfela. Czy to, to jest ta właśnie stopa dywidendy? Bo bardzo często yy, różnego rodzaju analizy prześcigają się, że dana spółka potrafi mieć nawet dwucyfrową stopę dywidendy. No, stopa dywidendy na pewno jest czymś, na co warto spojrzeć, no bo mówi nam, ile tej dywidendy jest, jaka to jest dla nas rentowność. Mhm. Tym bardziej, że stopa dywidendy jest o tyle fajnym wskaźnikiem, że m, pozwala nam porównać tą rentowność z tytułu dywidendy z rentownością jakiejkolwiek innej inwestycji. Tak? No bo jak wiemy, że kupię sobie dzisiaj spółkę X i mam stopę dywidendy powiedzmy 5%, no to ja sobie to łatwo mogę porównać z oprocentowaniem, nie wiem, lokaty mhm. z rentownością obligacji czy czegokolwiek innego. Tak? Natomiast to jest tylko jeden Klocek, taki układanki. układanki. Natomiast i to chyba nie wbrew pozorom nie najważniejszy, <laughs> chociaż istotny, no tak naprawdę wydaje mi się, że na pewno na pewno koniecznie trzeba spojrzeć na w ogóle historię wypłacanych dywidend. No, jeżeli jakaś spółka ma być spółką dywidendową i mamy pod kątem dywidendy, zwłaszcza w nią zainwestować, no to moim zdaniem absolutnym. Takim must have, jak to się mówi, jest to, żeby popatrzeć na historię, czyli od kiedy ta spółka płaci dywidendy, czy one są płacone systematycznie, czy one, nie wiem, są stałe, czy rosną, czy spadają, no bo to jest dla nas bardzo ważna informacja, bo sama informacja, że o, w tym roku spółka X wypłaci dywidendę w wysokości takiej i takiej, czyli stopa dywidendy 15%, załóżmy, tak? no to ktoś może powiedzieć, ok, super, no 15% to, 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 to muszę kupić. No dobrze, tylko może się okazać, że to jest dywidenda absolutnie jednorazowa, bo na przykład spółka hmm. sprzedała sobie jakieś duże aktywo, które miała i ok, podzieli się tym zyskiem, ale to jest absolutnie nie do powtórzenia w kolejnych latach. No to moim zdaniem to jest słaba spółka dywidendowa, tak? To jakby nie ten typ, jak no przynajmniej w momencie, kiedy My prowadzimy portfel dywidendowy, czyli szukamy tam właśnie spółek dywidendowych. No to tutaj przede wszystkim chcemy takie spółki, które systematycznie od wielu lat dzielą się zyskiem. Oczywiście, czy one wypłacają tego zysku 100%, czy 50%, czy to jest 2 zł na akcję, czy złotówka na akcję, to już jest zupełnie inna kwestia, bo to oczywiście bywa różnie, ale chodzi nam o takie spółki, które po prostu od wielu lat mają tą historię dywidendową. Dlaczego? Dlatego, że to oznacza, że ta spółka jest dobrze ułożona i że dobrze prosperuje, tak? No, bo jeżeli ktoś jest w stanie przez ostatnie 10 lat dzielić się zyskiem co roku, niezależnie od tego, czy akurat koniunktura była lepsza, gorsza, no to znaczy, że to jest po prostu dobra jakościowo mhm. spółka, tak? Natomiast takie spółki, które w jednym roku wypłacą, przez kolejne dwa lata nie wypłacą, później znowu coś wypłacą, to nie jest tak, że na nie w ogóle nie patrzeć, bo oczywiście to mogą być bardzo fajne typy inwestycyjne, no ale to nie do końca jest taka, powiedzmy, typowa, typowa spółka dywidendowa. Mhm. To rodzi się pytanie, mhm. czy takich typowych spółek dywidendowych jest dużo na naszym rynku? No, wbrew pozorom jest całkiem sporo. Yy... No, tylko oczywiście pytanie, jaki weźmiemy sobie, y, jakie grono spółek, y, z, z, z których będziemy wybierać, tak? No bo jeżeli ograniczymy się, nie wiem, do nie, powiedzmy spółek z wig 20, no to tam pewnie aż za dużo takich spółek nie ma. Jeżeli to grono rozszerzymy o, nie wiem, MWIG mm. i SWIG, no to już nam się zdecydowanie ta pula zwiększa, a jeżeli w ogóle wyjdziemy jeszcze poza SWIG, no to tam też są bardzo ciekawe spółki, które faktycznie od kilku lat co najmniej na przykład dywidendę wypłacają to całkiem nie mało. Więc tutaj... Y, jak najbardziej warto patrzeć też nie tylko na duże spółki, ale właśnie na te mniejsze, bo tam naprawdę są ciekawe też yy, rzeczy. A czy właśnie spółki nie podchodzą do dywidendy jak to, jako trochę do wabiku na inwestorów? Bo to, to łatwo powiedzieć stopa zwrotu czy stopa dywidendy na przykład wynosi 7 czy 8%. To jednak przemawia do wyobraźni, mając pod uwagę chociażby oprocentowanie lokat bankowych. No, przemawia, tylko pytanie, czy inwestorzy na ten WABiK, jak oni na to zareagują, tak? No bo znowu wracam do, do, do jakby tej mhm. kwestii, tak? no to, że w dniu dzisiejszym mamy stopę dywidendy 7%, to jest oczywiście super, ale pytanie, czy to jest do utrzymania. No bo w, w inwestowaniu w spółki dywidendowe trzeba pamiętać o jednym niestety dość dużym ryzyku, które czasami się materializuje. Czyli chodzi o to, że dopóki yy, spółka jest spółką dywidendową i teraz dopóki ona te dywidendy płaci... No, to jest wszystko dobrze. W sensie kurs oczywiście będzie się wahał w zależności od wyników spółki, sytuacji na rynku i tak dalej, ale generalnie będzie jakby ok Natomiast w momencie, kiedy taka spółka na przykład mówi, że ze względu na, nie wiem, trudny rynek, na inwestycje, na cokolwiek, na przykład w tym roku nie wypłaci w ogóle dywidendy, no to może być tak, że zobaczymy grube minusy w danym dniu, hmm. na przykład na takiej spółce, tak? Typu, nie wiem, minus 10, minus 15, tak? I o tym trzeba pamiętać. Taka to nie, broń obosieczna y, trochę. Tak, to nie jest coś, co dzieje się często, to się raczej dzieje rzadko, ale jak się dzieje, to niestety reakcja jest dosyć nerwowa zwykle i taka dynamiczna, no i trzeba o tym pamiętać, tak? No bo co z tego, że my mamy, kupiliśmy na przykład spółkę, która daje stopę dywidendy 7%? I załóżmy, że okej, okay, dostaliśmy tą dywidendę, te 7% zarobiliśmy. Jak na przykład w najbliższym roku spółka powie, że ale ja jednak dywidendy nie wypłacę. I wtedy mamy mi, reakcję na kursie na przykład minus 15, no i, i, i tak jesteśmy w tym momencie, mówiąc kolokwialnie, w plecy trochę, tak? Więc y, proszę pamiętać, że z tymi spółkami dywidendowymi to są bardzo fajne spółki do inwestowania, zwłaszcza takiego długoterminowego, czyli na przykład jak ktoś inwestuje z myślą o, nie wiem, emeryturze, o, nie wiem, wykształceniu dzieci, czy o, nie wiem, kupnie samochodu za 5 lat, Okej, okay, jak najbardziej tak, bardzo dobry pomysł, natomiast w, w krótkim terminie nie zawsze to będzie dobry pomysł, no i trzeba pamiętać o tym ryzyku, tak? Czyli to nie jest tak, że kupujemy spółkę i o niej zapominamy, no niestety powinniśmy co kwartał, powiedzmy, jak spółka wypuszcza te, te, te swoje sprawozdanie finansowe, jednak zerknąć, czy tam nic się złego nie dzieje. Mhm. To rodzi się pytanie, kiedy inwestować w spółki dywidendowe? Czy licząc na to, że spółka ogłosi właśnie plany swoje dywi dywidendowe, czy potem, jak już to zrobi, a może jeszcze czekać dłużej przed dniem ustalenia prawa do dywidendy? N nie ma jednego optymalnego momentu. To znowu zależy, to zależy niestety trochę od, y, y, zależy od spółki, zależy od naszej strategii inwestycyjnej, jaką mamy. No nie ma tutaj jednego momentu. No. Y, to trochę jest tak, że... Y, jeżeli mamy spółkę dywidendową, która od wielu lat płaci dywidendę, to generalnie inwestorzy mają pewien jakby szacunek tego, czego oczekują. Tak? Że w tym roku spółka pewnie zaproponuje na przykład kwotę X. No i teraz, jeżeli ta kwota X faktycznie jest zaproponowana albo jest to blisko tego X, no to reakcja kursu pewnie nie będzie jakaś specjalnie duża. Tak? Natomiast jeżeli ta kwota będzie odbiegała obejmie, czy w górę, czy w dół, no to może się okazać, że reakcja będzie duża. Czyli w momencie, powiedzmy, ogłaszania dywidendy, no to jest taki, pewnie mógłby być czasami ostatni moment na to, żeby się na przykład załapać, tak? Ale to też nie zawsze, no bo czasami jest tak, że zarząd rekomenduje pewną dywidendę, no ale tak naprawdę o dywidendzie decyduje walne zgromadzenie mm -hmm. akcjonariuszy, yes. tak? No i na tym walnym zgromadzeniu różne decyzje mogą zapaść, tak? Może zapaść decyzja taka, że ta dywidenda na przykład będzie zwiększona, albo może być tak, że będzie zmniejszona, więc tak naprawdę Pewni dywidendy dopiero możemy być wtedy, kiedy odbyło się walne i jest uchwalona, także w takiej, w takiej wysokości. Wtedy, co prawda, zwykle jest trochę za późno, żeby już taką spółkę inwestować, przynajmniej w, z myślą o tej najbliższej dywidendzie, co nie znaczy oczywiście, że nie warto z myślą o tych kolejnych. Natomiast no, to jest pewnie już moment taki trochę, gdzie jest, gdzie jest późno. No, pewnie lepiej to robić w tych momentach, kiedy na przykład właśnie zarząd rekomenduje ewentualnie patrząc na przykład po wynikach za e, e, ostatnich raportach kwartalnych, co spółka podawała, no to na tej podstawie też ewentualnie można na przykład próbować się domyślać, tak? że nie wiem, skoro przez ostatnie trzy kwartały spółka zarobiła tyle, no w czwartym kwartale załóżmy, że zarobi tyle, no to może tej dywidendy będzie tyle, a tyle, tak? No tutaj jakby na, na wiele rzeczy trzeba patrzeć. I też jeżeli już mówimy o tych sprawozdaniach, no to też niestety oprócz tego, że trzeba popatrzeć na po prostu rachunek wyników, czyli jaki jest ten zysk netto, no bo jakby z tego dywinenda jest gdzieś tam liczona, ale też bardzo ważne jest to, żeby patrzeć na przepływy pieniężne, bo to jest mhm. coś, co jakby no musi być w formie fizycznej gotówki, tak, wypłacona. Więc bardzo ważne jest to, jakie są przepływy pieniężne w, w spółce, czy ona faktycznie będzie w stanie taką dywidendę y, zapłacić. Z racji tego, że jest to program edukacyjny, chciałbym, żebyśmy jeszcze porozmawiali trochę o technicznej stronie dywidendy, czyli te najważniejsze dni z perspektywy akcjonariusza, który liczy na wypłatę dywidendy, to między innymi chociażby pewnie ustalenie dnia prawa do dywidendy, ale także i dzień wypłaty dywidendy, bo często inwestorzy się budzą rano, patrzą na wykresie, a tam taki mały wodospad, bo dywidenda została odjęta. Tak, tylko to nie jest dzień wypłaty dywidendy, tylko to jest dzień dywidendy, tak? Czyli no tak. jak mamy dzień dywidendy, że na przykład jest to, nie wiem, 3 czerwca strzelam, tak? No to jest tak, że musimy mieć daną akcję na daną. rachunku w tym dniu, tak, żeby móc prawo mieć do otrzymania tej dywidendy. Trzeba jeszcze pamiętać o cyklu rozliczeniowym. Właśnie, i trzeba pamiętać o cyklu rozliczeniowym, co oznacza, że musimy na kilka dni, na dwa dni przed, tak naprawdę daną akcję kupić, jeżeli jej wcześniej nie mieliśmy, żeby faktycznie tą dywidendę dostać. Co oznacza, że jak jesteśmy w tym okresie właśnie, jeżeli powiedzmy, że dzisiaj wypada ten ostatni dzień, kiedy mogę kupić akcję z prawem do dywidendy, tak, załóżmy, że to jest dzisiaj, no to generalnie jutro na wykresie notowań faktycznie będzie widać, że ten kurs został obniżony o wysokość właśnie dywidendy. Przynajmniej jeśli chodzi o teoretyczny kurs otwarcia, tak? No bo tutaj tak. y, oczywiście jak w trakcie dnia się kurs będzie zachował, to już jest zupełnie inna Kwestia, bo tutaj może być bardzo różnie. <grywnie> to ostatnie pytanie, jaką część portfela powinny stanowić spółki dywidendowe? Mówił Pan, że, że to są raczej spółki dla inwestorów długoterminowych, czyli co im dłuższy horyzont czasowy inwestycji, tym ta udział spółek dywidendowych w portfelu powinien być większy? Y to tutaj też trochę zależy od tego, jaki mamy charakter jako inwestorzy, no i jaką mamy strategię i oczywiście jaki okres czasu, bo spółki dywidendowe generalnie lepiej sprawdzają się w dłuższych okresach czasu, mm -hmm. tak? No bo jeżeli ja co roku jestem w stanie dostać na przykład 8% stopy dywidendy, no to ja po 10 latach mam naprawdę bardzo przyzwoity, że tak powiem, wynik z tytułu samych dywidend, niezależnie co się działo w międzyczasie z kursem. Natomiast no, na to muszę poczekać, tak? Musi te, nie wiem, 5 czy 10 lat minąć. I to, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, no trzeba pamiętać, że spółki dywidendowe, nie wszystkie, ale część z nich to faktycznie są takie mocno ustabilizowane i defensywne biznesy, co oznacza, że no, trudno liczyć, żeby tam kurs jakoś wzrósł o, nie wiem, pięć razy załóżmy. Tak? No, czasami się to zdarza, ale generalnie raczej jest to, jest to rzadsze niż częstsze. W związku z czym, jakby tak w ogóle konstruować jakiś, jakiś portfel, no to myślę, że taka część Dająca właśnie dochód i z taką perspektywą długoterminową, i, yy, i taka część, która trochę stabilizuje nam w ogóle wynik całego portfela, to jak najbardziej mogłyby być spółki dywidendowe. Natomiast pewnie mimo wszystko warto byłoby mieć w portfelu jednak trochę też takich spółek właśnie no, tak zwanych wzrostowych, tak? Że, no bo to są te spółki, które mogą dać nam w przeciągu na przykład, nie wiem, 5 czy 10 lat, dać zarobić razy 10 czy razy 15. Tak? No, na spółce dywidendowej raczej jest mała szansa, że tak się stanie. Także z uwagą będziemy pewnie śledzić wszystkie poczynania. Dywidendowe spółek notowanych na warszawskich giełdzie. Panie Milu, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję. Moim państwa gościem był pan Emil Łoboziński, doradca inwestycyjny w Domaclerskich PKWP. Zapraszamy oczywiście na kolejne programy edukacyjne w ramach Parkiet Challenge.